No więc siemanko, ja jestem Czaki, a to jest kolejny odcinek Mirror's Edge. Właśnie widzimy taką krótką wstawkę, która nam pokazuje możliwości gry i zaraz zaczynamy. Ja już sam nie wiem co i jak i dlaczego, ale myślę, że to co nam pokazał to tutorial się pomoże nam w rozgrywce, w skokach i tak dalej. Dzielnica, o! Jesteśmy! No dobrze. To co? Przy maszcie radiowym na wprost, tak? Tam jest maszt radiowy. Był zły pomysł, co? Lina. Barze wyżej. Nie ten guzik. Dobra. Tak się nic nie stało. Nie, ja bym nie dał rady tak biegać pod dacha i ten skakać. To jest jakieś takie niebezpieczne. Nie, no dobra. Skoczę tu. Chyba kurczę się nagłówkować, chociaż powinny nam pomagać te kolory żółte, czerwone, priorytety, nie? Tu jest rura. To jak tu się dostać teraz? Tu. Hop. Hop. No ruszam się, no dobra. Nie bądź takim tym. O! Będziemy ten chyba iść. Balans, 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 balans! Nie! No dobrze, ej, kurde, koleś się tak nie tam, nie wiem. Jakby... Wiesz, ona mu... odeszła czy coś. Stary, wyluzuj. Tam byśmy musieli się dostać, nie? Dobra, spróbujmy tak. No. Ej, nie doskoczysz. Tu jest... Ale jest klimatyzator jakiś. Ej! O! Dobra. I come on, come on, come on, come on, come on! Biegnij, biegnij! Oooo! Złap się! Właśnie. Nie złapała się. Powinna się złapać, ej. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Geronimo! Dobra. No i czemu tak wcześniej nie zrobiłaś? Nie mogę z takimi ludźmi. Drzwi, 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 drzwi. Jesteśmy? To już był maszt? Ruta hasz od ciebie gorąco, Faith. Niebiescy już do ciebie jadą. Helikopter telewizji dał im synk. Wiem, że dasz sobie z nimi radę, ale skup się na zadaniu. Klient będzie wściekły, jeśli się nie wywiążemy. Ej. Gdzie... Gdzie jestem? Zaraz. Kratka z klimatyzatora tu leży. Ha!
Czy ja dobrze w ogóle szedłem? No drzwi były, ej. Ej, no. Powinni mi pomóc. Jakieś kolory. Tam. Tam, do licha. Jak tam się dostać? Trzeba być, kurczę, spostrzegawczym, co? No dobra. Może w drugą stronę? Jedź, 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 jedź. Znajdź wyjście. Dobra, to nam się kończy. Tam? Jest! Co to jest? Ej. Torby ukryte są miejsca składowania, skąd można je zbierać lub są podrzucane przez sprintery. Mają tylko potem to, że pobliżone gdzieś punkt. Znak sprintera. Okej. Okay. To było wyjście. No, dźwigaj się, dźwigaj. Zawsze stara się trzymać z dala od wrogów. Znaczy co, żeby nie strzelać we mnie? Dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłem, ja tylko biegam po dachach, to nie jest... A! Rzuć torbę i trzymaj ręce na widok! Uciekaj! Nie daj się złapać. No dobra, uciekam! Już wiem, co mam robić, jak goni mnie pięciu... Kolesi. Jesteś tam, cel? Do licha ciężkiego, co się dzieje? Słyszę strzały, a ta ptaszyna jest chyba zbyt ciekawa. Dobra, myślałem, że tam... Szykuj się do biegu. Gdzie? 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 Ała! Dranie! Skacz, skacz! Skacz, skacz! To by bardzo mi ułatwiło sprawę, nie? Ty, rzuć torbę i trzymaj ręce na... W życiu! Nie rzucę torby, a tym bardziej nie będę przestawać uciekać. No dobra, dobra, wiem. Drzwi, drzwi, drzwi. No dobra, ja jestem w drodze. No, 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 no. O! Nie wiem, gdzie biegnę. Przed siebie. O! Głowy, które musisz pamiętać, znaczą na czerwono przez wzrok sprinta. Pokonaj lub omiń. Wybieram opcję. Trzeba się przez nich przetrzeć. No co? Wolej łajdaka. Dobra. Masz, masz. Chciałeś, to masz. Nie w tą stronę. Kolory. Kolory. Pomóżcie. Wieża. Dobra, skacz, skacz, skacz. Eureka.
O, popatrz. Jakie to proste było. Ło, ło. Z przodu niebiescy trzeba się przed nim przedrzeć. Się przedrę. Ile mogę? Przez tego chyba jeszcze nie da, więc tego spałujemy. Spróbujemy drugie podejście skoku na lampę. No dobra. Jest. Dostań się do Celest. Zaraz będzie tu więcej niebieskich. Niebieski. No. No i już rzuciła jej torbę. To tak niespecjalnie kurczę na tych kolesi. O. Dobrze powiedziane, nie? Jest helikopter! Aaaa! To my. W lustrze. Nie będę pomijał teraz, bo kurczę, wtedy to w impecie emocji. Pewnie jakiś tajny ładunek. Czat. Hej. Czystywanie rozdziału. Masakra, ej. My tu chcemy jakąś fajną paczkę doręczyć gdzieś, coś, do czegoś. A co nas niebiescy gonią? Serio? Czy nie można już normalnie poskakać po dachu? Officer Connors, powtórz! Idę do Roberta. Roberta Pope. W sprawie włamania z zeszłego tygodnia. Wiesz, pod adres 56 West Arlon Drive. Przekaż Millerowi. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, Officer Connors. Dzięki, bez odbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Hej, Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radia. Znasz mnie. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego tak ich swędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię, jak dodatki ja trochę dojrzeją. Wiem przecież. Nara, Merk. Strzelanina! Powtarzam, strzelanina! Wszystkie jednostki pod adres 56 West Arlon Drive! Natychmiast! Zachować ostrożność! O nie! Kate. Kate w niebezpieczeństwie. Uciekła. Ej! Merk! Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Akcja! Obligacja. Prawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A, dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Daj mi moment. No więc myślę, że to co się będzie działo w następnym odcinku pokażemy. Tymczasem żegna się z wami skacząco spadający Chucky. I zapraszam do kolejnych odcinków z Mirror Age. Bo to co się tu będzie działo to będą upadki, wzloty, skoki i inne bibeloty. Do zobaczenia. Cześć.